historyką deistyfikacji tej postaci rzeczywiście ma charakter trochę zdecydowanie jednostronny. Mianowicie to, co kiedyś na początku mówiła Ania Walentynowicz, ale chowałem się jeszcze w roku 80. czy właśnie Państwo Gwiazdowie. Ja przyznaję, przez bardzo wiele lat opierałem się tym informacjom, tej wiedzy, nie chciałem przyznać im racji, ale w pewnym momencie ja również zdałem sobie sprawę z tym, z roli Lecha Wałęsy i uwierzyłem w to, że był kiedyś tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To wszystko jednak były świadectwa, które uważane były za mało wiarygodne, dlatego że były świadectwami ludzi, którzy z Wałęsą współpracowali. Wałęsa miała na to jedną odpowiedź: nieudacznicy, ludzie, których pozbyłem się, ponieważ nie umieli pracować i tak dalej. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Właśnie to, co pan dr Cynkiewicz powiedział, ukazały się książki ludzi, którzy z Wałęsą bezpośrednio nigdy wcześniej się nie stykali. Ludzie, którzy nie mają z nim żadnych osobistych związków, którzy patrzą na jego postać najzupełniej obiektywnie, z profesjonalną wnikliwością i profesjonalnym obiektywizmem. Jeżeli można by wnosić z tej tendencji, w której wypowiedzi pani Walentynowicz, czy państwa Gwiazdów, czy moje o roku Wałęsie, znaczy ze znaczenia tych wypowiedzi dla świadomości opinii publicznej, to trzeba powiedzieć, że to, co zrobił pan dr Cynkiewicz, a teraz to, czego dokonał pan magister Zyzak, wskazywałoby na to, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, to niedługo rzeczywiście będziemy prawdę o Lechu Wałęsie mieli podaną już jak na dłoni. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Wpierw oczywiście chciałbym podziękować panu Sławkowi i panu Krzysztofowi. To bardzo miłe słyszeć z ich strony takie ciepłe i wspierające, pochwalne słowa. Szczególnie dziękuję panu Sławkowi, który rzeczywiście tutaj mnie wzruszył tym, co powiedział. Oczywiście nie miał obowiązku zaufać pierwszemu lepszemu studentowi, który do niego przyjechał. Nie miał obowiązku wydawać mu wszelkich swoich dokumentów. No choćby dlatego, żeby się nie zmarnowało. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Jeszcze trochę oklasków i wbrew temu, co pisze Gazeta Wyborcza, zacznę wierzyć, że z moim zdrowiem psychicznym nie jest tak najgorzej. Proszę też nie zrzymać na tą moją zbytnią śmiałość. Ona wynika po prostu z tego, że jestem troszeczkę przyzwyczajony do takich zbiorowisk. Jest to wprawdzie moje pierwsze spotkanie, ale przez zgoła 10 lat swojego życia byłem ministrantem i lektorem. Dlatego nie straszne mi są takie zbiorowości. W kilku słowach wstępu może nie będę opowiadał państwu, co i dlaczego znajduje się wewnątrz książki, ale może uprzedzę jedno z pytań, co mnie skłoniło do napisania tej publikacji. No oczywiście przede wszystkim sam Lech Wałęsa. To przyszło i państwu, i mnie żyć w czasach, kiedy możemy obserwować i śledzić życie Lecha Wałęsy i jego dalsze losy. No, biografia Lecha Wałęsy jeszcze się nie zakończyła i kiedyś trzeba będzie całe jego życie podsumować. I teraz na pewno odbierają czasami państwo takie, czy mają państwo takie wrażenie, oglądając czy to przekazy medialne, czy czytając publikacje wiernopoddańcze, pochwalne na cześć Lecha Wałęsy, jako człowieka nieskazitelnego. Mówi się o nim i pisze z niezwykłym patetyzmem. I nagle z dnia na dzień ktoś wylewa wam kubeł zimnej wody na głowę i tym kimś jest Lech Wałęsa, bo słuchacie go w telewizji, wywiadu z Lechem Wałęsą.
Jeśli mielibyśmy oceniać Lecha Wałęsy na podstawie jego wypowiedzi, któregoś z tych wywiadów, to ten człowiek de facto nie ma nic ciekawego do powiedzenia. To jest człowiek, no jeśli by oceniać go na podstawie jego wypowiedzi, który nie ma wyrazistych poglądów, który nie ma kulturalnej i trafnej mowy. Może zacznę od tego, że jako, no miałem wtedy poniżej chyba 10 lat życia, ale odbierałem pewne obrazy już wówczas, no, a było to na początku lat 90., czyli gdzieś przez mgłę widzę pierwszych polskich premierów, widzę no, tą pierwszą debatę Wałęsy z Tymińskim, widzę polskie zoo na przykład, ale już 95 rok pamiętam znacznie lepiej i pamiętam dwie debaty z Lechem Wałęsą i pamiętam, że jako 11-letni taki szkrab razem z ojcem oglądaliśmy telewizję i obaj, no, można powiedzieć, obcaliśmy błotem Kwaśniewskiego, wyzywając go od komuchów i innych takich. I z czasem mój światopogląd, moje postrzeganie rzeczywistości się oczywiście zwiększało i zaczynałem dostrzegać pewne dziwne zachowania i prawidłowości w tych zachowaniach Lecha Wałęsy. Na przykład podczas kampanii wyborczej